więc dla towarzystwa trochę też się pośmiej. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Zieliński. Bardzo was pozdrawiam w ten trudny czas. Mam nadzieję, że jakoś sobie radzicie. Chciałbym wam przeczytać wiersz Antoniego Marianowicza pod tytułem Pan Śmieszek, mój ulubiony zresztą. Pewien pan miał taką cechę, że wciąż śmiał się. Czasem pojękiwał cicho, coś jak gdyby cicho, albo nagle z głębi brzucha wydobywał hu, 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 o, aby w chwilę później płocho zarechotać o, ho, ho, ho. Wydawało się, że kicha, a on piszczał. Wyglądało tak, że szlocha, a on stękał o, ho, ho, ha. Lubił pękać wciąż ze śmiechu od po prostu ech, 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 u. Więc dla towarzystwa trochę też się pośmiej. O,